Paweł Bomba razem z nami na telefonie Scarface. Siemanko, słuchasz tej rozmowy i co byś chciał nam przekazać, panie kolego? Nie, no to jak tak wszyscy. Okej. Okay. Myślałem, że tam w chapie bombka spadnie. To mówisz, że dzwonię. Fajnie, że dzwonisz. Troszkę go podgrzać. Fajnie, że dzwonisz. Były chłopaku. Fajnie, że dzwonisz, były chłopaku Zuzie. Mówię, że stęskniłaś się, synku tatusia? A ty się stęskniłaś? No to poczekajmy. To ja czekam, nie mogę się no czekać. Dobrze, czekaj tam sobie, czekaj. Co by się stało, bomba, gdyby Mateusz Murański wtedy do ciebie dobiegł, bo według Matiego spadłaby bomba? Ulan, weźcie się tam obudź, bo jakbyś chciał biec przed stołem, to byś biegł przed stołem, a biegłeś jak debil. I nie dobiegły. Ale na następnej konferencji myślę, że będziesz miał okazję poprawić swój wynik na te 10 metrów biegu. No nie, bo ja się boję, że do tej walki nie dojdzie. Może będziesz miał okazję do mnie dobiec. Nie, na pewno nie, bo do tej walki wtedy nie dojdzie. A chciałbym, żeby się jednak bardzo odbyło. A no, ja myślę, że będziesz sobie drugi raz sprowokować, nie? Ale tak jak już staraj się jak możesz. Tak jak już sobie rozmawiamy ze sobą. Myślę, że ty jesteś największym adwokatem. Ja tak bym w ogóle się nie chciał wyzywać właśnie przed telewizją i w ogóle, nie? Nie? Jak no. Się tak mówili, nie? Bo ty jesteś Muran, nie? Nie. Bożydar. Jest Muran, czy nie? Bożydar. Co kurwa? Trzeba się przeklinać, tak. Dobrze, mówimy dalej. Dobra, no to jako, że jesteś Muran, nie? Nie. Jesteś też Ulany. Nie. I jako, że jesteś Ulaną kurwą, a nie mogę przeklinać właśnie. No. To chciałbym cię mianować Mulanem. I wtedy jak będę mówił do ciebie Mulan, to ty słyszysz właśnie Ulana kurwa, a dzieci słyszą Mulan. Dobra, ale mam ci teraz poklaskać, czy co? Nie, no mógłbyś poklaskać, no, tym brzuszkiem na przykład. Dobrze bym, chłopaku Zuzie, klaskam ci, no. Czy ty, Mati, chcesz go zirytować? Ty już drugi raz używasz określenia były chłopak Zuzie, robisz to po patrz, to... bo to jest fenomen. Gościu zasłynął z tego, że jest bym chłopakiem Zuzie. No to jest fenomen na skalę światową. Szapoba, czapki z głów! Właśnie nie! I takie głupeczki jak ty grube mogą sobie tak myśleć. A włodarze Heili wiedzą, kto mnie tutaj wciągnął. I wiedzą, co zrobię. Więc, mój drogi, to nie ja jestem chłopakiem Zuzie, tylko ty jesteś kurwa synem Najmana. Pamiętaj, ty Tony Montana, kurwa, pamiętaj, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Starych, widziałem twoich starych, mój drogi, kurwa, mili panowie, kurwa, jeden Marcin, drugi Jacek, kurwa. Ciekawe, kurwa, co z tego, kurwa. Fajne trio, nie? Co? Fajne trio, nie? Zajebiste z was trio, kurwa, tylko ja ci powiem, kurwa, szczerze, nie? Który kurwa to jest twój stary kurwa? Marcin, kurwa, powiem ci, że sam nie wiem, nie? Syn Najmana na Twitterze czasem się wyświetlają. Ale właśnie, jakby się ten twój wywiad... Tak, nie? Nie, no dawaj, no. Widzisz, nie, że jestem były chłopak ze Zuzie? No. To wolę sobie być kurwa, byłem chłopakiem ze Zuzie, kurwa. Nic synem Najmana. Mojego kurwa, nie? Więc chuj ci na oczy, nie? Ty, ale co, nie możemy mieć... Ty, Alberto, ale co, nie możemy mieć dwóch ojców? Ale to nie było do mnie. Do Alberto ja nic nie mówię, Alberto to mój ziomek. Nie, śmieję się a propos oczu, natomiast kiedy wyszedł twój wywiad z Marcinem Najmanem, bo tam był taki crossover, że panowie razem rozmawiali przez Skype'a, to wtedy właśnie ludzie zauważyli ogromne podobieństwo z wyglądu. I chciałem cię zapytać... Alright, dlatego pytam. Tak, właśnie chciałem ciebie zapytać. Pytam byłego chłopaka Zuzie, czy to jest coś złego, jak ma się dwóch ojców? Nie, dobry Boże, kurwa, ja... To o co ci chodzi? W ogóle, kurwa, za równe uprawnienie... Śmiesz się, abyś napisał został od Najmana. W ogóle myślę, że spowolniście sobie jedno... Co ty w ogóle piszesz, kurwa? Ostatnio miałem z nim sparing w klubie, to go tak zbiłem śmiecia, że leżał uprzany w rogu salki. Co ty tam, kurwa, gadasz, mazur? To ja poproszę, powierzę sobie na dłużkie. Będziesz się śmiał, bombka, będziesz się śmiał. Oj, coś czuję, że będę. Prosimy naszych widzów o stworzenie pięknego fan artu, gdzie mamy całe trio na jednym pięknym obrazie. Ja sam bym chętnie to zobaczył. Natomiast Mati, jak zobaczyłeś to podobieństwo i komentarze, bo no, przyznajmy to, podobieństwo między tobą a Marcinem jest bardzo duże. Ja tego nigdy wcześniej nie zobaczyłem, dopóki nie zobaczyłem was na jednym kadrze. Co ty sobie pomyślałeś? Dobra, ale no, ten jakby żart ma to do siebie, że kiedyś się kończy. No, wydaje mi się, że to już jest ten moment. Kurwa, żart kończy się wtedy, kiedy przestaje być śmieszny, kurwa. To jest woda od buka? Nie, to jest rozpałka, kurwa, na grilla. Ale z szacunkiem, fajfuj się tam się odzywaj. Dobrze, to było z szacunkiem, więc zamknij swoją małą bardaszkę i siedź cicho i słuchaj, jak Mateusz Koniowski prowadzi program i zadaje pytania. Nie, dobrze. Panowie, wasze rundki będą, jeżeli dobrze pamiętam, już za kilka dni. Tak, więc usiądziemy sobie we trójkę. Spodziewa się niespodziewanego. To będzie niesamowite trio. Pamiętaj, że te stoły są bliżej, może ci się uda...